Za nami 39. zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Obrady zostały rozpoczęte symbolicznym uczczeniem pamięci Marka Nawary. 25 maja przypada 10. rocznica śmierci pierwszego marszałka województwa małopolskiego. No, wybitnego samorządowca, uczciwie trzeba powiedzieć, wiele. Wszyscy ci, którzy z nim współpracowali, nauczyli się też od niego. Wiele też zrobił, jeżeli chodzi o główne założenia polityki regionalnej dla naszego województwa. Jakby będąc pierwszym marszałkiem województwa, nadał pewien rytm, pewne tempo rozwojowe i to jest bardzo ważne. 31 maja odbędzie się rozdanie nagród Respektus Fundacji imienia marszałka Marka Nawary dla autorów najlepszych prac dyplomowych dotyczących ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego. Współorganizatorem tego wydarzenia jest województwo małopolskie. Dotyczy to rozdania nagród za najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie w takim programie stypendialnym Respektus i myślę, że to będzie takie zamknięcie tych, powiedzmy, wydarzeń upamiętniających świętej pamięci Marka Nawary. W trakcie obrad przedstawiono również raport o stanie województwa małopolskiego za rok 2020. Zaproponujemy radnym takie rozwiązanie, aby dyskusja nad raportem, który już został przyjęty w pewnym sensie dokumentem zamkniętym, kończył się wnioskami do zarządu w różnych sprawach, które będą poruszane i to będzie jakby też kierunek do dalszych prac zarządu w tym zakresie. Podsumowano również informacje dotyczące sytuacji epidemicznej oraz programu szczepień przeciwko COVID-19 na obszarze województwa małopolskiego. W tej chwili mogę powiedzieć, że na terenie naszego województwa wykonaliśmy blisko 1,5 miliona wszystkich szczepień, a dobrze ponad 400 tysięcy osób jest już po pełnym szczepieniu, czyli otrzymało dwie dawki i jakiś okres od tej drugiej dawki minął, także można mówić o wytworzeniu w ich organizmach tej pełnej odporności. Wszystkim Państwu powiem, tym, którzy mają jeszcze wątpliwości, po pierwsze, szczepionka jest naprawdę bardzo bezpieczna. Poziom niepożądanych odczynów poszczepiennych na terenie Małopolski na te blisko 1,5 miliona wykonanych szczepień, tych najtrudniejszych odczynów zakończonych zgonem, których było 10, to jest raptem niecałe 0,007 promila. To jest niesamowity wynik, praktycznie w żadnych innych szczepieniach niespotykany. Sejmik województwa małopolskiego przyjął m.in. ocenę sytuacji na rynku pracy województwa w roku 2020 oraz zmiany w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin Bożęcin, Grybów, Tarnów oraz Słomniki. Wsparcie finansowe otrzymała także gmina Ochotnica Dolna oraz powiat tarnowski. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.